Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 20 odcinek z gry Gothic 2 Noc Kruka. Okej, dobrze. A więc skończyliśmy ostatnio w burdelu, gdzie za darmo się mogliśmy, za przeproszeniem, bzyknąć z panią Nadią. Nie no, to dupsko ładnie tańczy. Sorki, że tak brzydko i surowo się wyrażam, ale nie no, taniec normalnie makarena. Okej, ostatnio też rozmawialiśmy z Bromorem, oddaliśmy mu złoty kielich i dostaliśmy trochę informacji od tej całej Lucy. Żadna wielka sprawa. A może jeszcze się zabawię raz? Chcę się zabawić. Dobra, dobra, spieprzaj. Nie mam czasu na takie rzeczy. Aha, to tylko tyle? Niczego już nie. To. A, tam, bierz 50 sztuk złota. Mnie i tak te grosze się nie przydadzą, i tak jestem bogaty. Hej, jeśli chcesz kupić rybę, przyjdź tutaj jutro, dobrze? Dobra. Rozumiem, nie przyszedłeś tylko po ryby. Mam dla ciebie propozycję. Jeśli masz jakieś srebrne talerze lub kielichy, odkupię je od ciebie za dobrą cenę. Kuszące. Teraz każdy już o tym wie. Wróć, kiedy będziesz miał jeszcze jakieś talerze albo kielichy na sprzedaż. No dobra, postaram się. Aby nie jeszcze go. Wiesz, coś o zaginionych. Zaginieni? To jest port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Może to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak Korinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. A tobie nikt nie zaginął? Mi? Nie. To dobrze. Znasz jakichś zaginionych? Nie. Pomów ze szkutnikami. On po prostu zaginął. Okay. Dużych jednostek? Fakt. Zbyt dużo statków to ostatnio nie zawija. Pracuje niemal przez. Okej. Okay. Dużo informacji dostałem rzeczywiście. Myślę, że to takie łatwe. Jeśli chcesz się zabawić... Dobra, z pierwszej bicz. Może ty masz jakieś info? Ahoj, szczurze lądowy. Ahoj! Utknąłeś tu na dobre, co? No tak. Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Dobra. Nie musisz mieć. Czyli ty nie masz info o zaginionych. Szkoda. Tam chyba już nie ma z kim rozmawiać. Ja bym poszedł się przespać, ale może jeszcze do knajpy zajdziemy. Tam może będą też jakieś informacje o zaginionych. O, proszę. To jakiś człowiek. O, okradniemy biedaczka. O, skórzany mieszek! To tym lepiej. Się wzbogaciłem o skórzany mieszek. Ach. Jesteś członkiem gangu. Tak. W takim wypadku mam tu coś tak, dla ciebie. Jeśli będą ci kiedyś potrzebne jakieś wytrychy, zgłoś się do mnie. Mam jeszcze parę na zmyśle. Wystarczy, że poprosisz o coś do picia. Dobra. Super, to daj mi coś do picia. Daj mi coś do picia. Jakby brakowało mi zmarci. 40 wytrychów. A kupuję! Jestem bogaty! Hej z YouTube'a. Żartowałem. Musiałem sypnąć tym żartem, wiem, ale naprawdę nie mogłem się powstrzymać. A, 400 wydałem, ale mam w cholerę wytrychów. To najważniejsze. Jakieś dziecko krzykło. Krzykło. Tak jakby brakowało mi zmarci. Okej. A nie będę żarcie kupował, ja i tak mam. Jakieś potrzebuję info mi daj. Sam by na to nie wpaść. O zaginionych. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie. Wydaje super się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu tam bym o to popytał. Podobno niektóre przypadki dotyczą też osób z Dolnego Miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Spoko, to się prowadzi gospodę w Dolnym Mieście i na pewno słyszy wiele ciekawych opowieści. Coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb z nabrzeża. Choćby tylko z powodu dużej liczby klientów, których obsługuje.
Dobra, to tyle, co chciałem powiedzieć. Nic więcej nie chcę od ciebie. Wszystko jest możliwe. Dobra, idziemy jeszcze porozmawiać z niejakim. Z kim jeszcze? Czekaj. Tak, Koragonem. Nie trzeba mi więcej. Halvorem już rozmawiałem, no i ma główne informacje. Więc mnie to już tam nie obchodzi. Koragon. Zaraz pójdziemy spać. Musimy załatwić zagadkę zaginionych. A ten pedał dalej tam stoi. No to niech stoi. Nogi go zaczną boleć i to w cholerę. Sama widziałam. Jacyś ludzie? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. A niestety. Plotkują, rozmawiają. Bla 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 bla. O, Koragon. Witam. Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? No. Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Dziwne. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Grasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. Ciekawe jak proste. Dobra, ja bym poszedł się teraz przespać. To jest kozak o imieniu Valentino. Chętnie bym go sprał, ale... sobie teraz przypomniałem na śmierć. Przecież jeszcze możemy iść do tego. Ignaza, on ma tam czarnie pamięć. Się możemy przejść potem do klasztoru, żeby podarować Hyglasowi. Chyba Hyglas, chyba że Karas, nie wiem. Hyglas, Karas. Bez różnicy mi to. Ale najważniejsze jest to, że wykonam kolejne jakieś takie poboczne zadanie, na co mi przyjdzie expa dostać. To sobie z nim szybko. Która jest właśnie godzina? To wręcz jest okazja do wykorzystania. Tu już Ignaz sobie posypia. Hej! Dzień dobry. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Okej. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię Tak. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. No, o co kamamy. Stworzyłem nowe zaklęcie. Fajnie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną ostateczną próbę. Gadasz jak Xardas, ale okej. Okay. Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. O kurde. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono osunięte z jego pamięci. Więc mam kogoś pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność. Ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Okej, rozumiem. A, to dawaj. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, wróć do mnie i powiedz, jak ci poszło. Okej. Tylko wiesz co, pożyczyłbyś mi łóżko na nockę. Do północy. Chyba, że zrobiłem właśnie błąd, bo już był północ. Dobra. Ale żem błąd zrobił, ale dobra. To nieważne. Chyba tak o godzinie, nie wiem, czwartej,
Nie wiem, bo teraz to chyba jeszcze są świadkowie, o ile się nie mylę. Możemy spróbować się przekonać na tym o własnej skórze. Nie mów, że o tym nie wiesz. Przyszło nam żyć. No kurde, no mogłem nie iść spać, a tak to bym miał. Nie mów. Ale dobra. O jasne. Dzień dobry. No proszę, co my tu mamy? Nazywam się Valentino. Staram się nie splamić pracą kolejnego dnia ofiarowanego mi przez Inosa. Uważaj na słowa. Wybacz, panie. Nie miałem nic złego na myśli. Oho, panie. Masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? W przypadku kogoś takiego jak ty, możliwości są nieograniczone. Musisz umieć rozpoznać sytuację i wiedzieć, kiedy zacząć działać. Nie marnuj więc mojego czasu, bierz się do roboty. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Jaki frajer, skopałbym go. Tylko muszę jeszcze poczekać na przebieg wydarzeń. Ja sobie jeszcze z Batrasem porozmawiam, Hej, ty. Dzień dobry. On myśli, że to takie ładne. Co do tych znikających ludzi. Tak? Powiem ci, co udało mi się... Czego się dowie... Niestety. Aha, nic ważnego, ekstra. O, jest. Coś bym wykonał takiego banalnego. Wiadomość. A, ja jeszcze nawet nie zaniosłem wiadomości. Dobra, to wiecie co? Przelećmy się teraz do klasztoru. Jeszcze kupię te kilka zaklęci niepamięci od tego Ignaza i przejdziemy się do klasztoru. Oddamy wiadomość mistrzowi Izgarotowi. Mistrzowi, nie będę mówił mistrzowi, ale powiem mistrzowi, żeby było tak szybciej, łatwiej i ciekawiej. I potem przy okazji wstąpię do klasztoru i oddam kilka zaklęć niepamięci Karasowi, no Karasowi. Ten Lulu śpi. Co będę z tego miał? O właśnie, co będę z tego... Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Duszące. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. Ciekawe. Co do eksperymentu. Czy próba się powiodła? Czy tylko zmarnowałeś zwój? Co? Mów szybko! Jeśli potrzebujesz więcej zwojów z czarami, możesz je kupić ode mnie. No i dobra. Pokaż mi... I kupujemy. Gdzie masz tą niepamięć? Kupię tak, wiesz, za 3. O, dobra. Kiedyś wykorzystam. Zwoje przemiany. A to dobre. O, może sobie kupię mikstrę szybkości jedną. Przyda mi się kiedyś. Trochę tych miksturek kupię prostszych, tych też, żeby się jakoś fajnie wyposażyć. No i dobra, te butelki też. Dobra, takie proste rzeczy, bo ja kiedyś będę się zajmował tą alchemią. Będę sobie zbierał ziółka na mikstury many, jak i leczenia. Tobie już podziękujemy. Idziemy już teraz w stronę klasztoru. Odwiedzimy mistrza Izgarota. Oddamy mu list od Batrasa i pójdziemy oddać też zwoje Karasowi w klasztorze magów ognia. I potem jak już będzie ta 16:00, o, to już zleci spokojnie. Nie ma sprawy. Jak już będzie ta 16:00, to po prostu pobijemy tego Valentino, o ile mi się to w ogóle uda. Chociaż obawiam się, że mogą być ku temu jakieś negatywne skutki działania jawnego. Tutaj strażnicy pilnują, dlatego no, też obawiam się tego, czy nie zawalę tego. Chociaż eksperyment jest dość ciekawy, skoro czar się nazywa niepamięć. Zaraz zapalę sobie jakieś światło pochodnie, tudzież sobie zrobię, o tak, pstryk, proszę. Jestem w końcu magiem, to potrafię się posługiwać magią. Czy to podstawową zwoje, czy to już takie zaawansowane runy.
No i dobra, ruszamy sobie nocą. Tak, akurat nocą teraz, bo w dzień to bym nie wykonał tego eksperymentu. A inaczej by odcinek nie miałby sensu. Tudzież też się jeszcze przejdziemy, oddamy ważne rzeczy. Dostaniemy pewnie jakieś nagrody. I wykonamy eksperyment i zakończymy wtedy tam odcinek, o ile zdążę. Bo jeszcze dzisiaj idę do dentysty, więc raczej chyba Raizena nie będzie, bo już pewnie tak mnie ząb będzie bolał, tak nie będę się czuł na siłach, że aż po prostu powiem nie, zrobię sobie już przerwę. A jutro postaram się zrobić taki, nie wiem, no tyle informacje, bo za niedługo, właściwie nie będę mówił, nie zdradzam w filmach gier, nie. Powiem wam to jutro w takim odrębnym filmiku informacyjnym, gdzie wszystko wyjaśnię co i jak. I ruszamy dalej. Fajna noc, gwiazdy lecą. Ja jestem mag ognia i wszystko pięknie świecą. Wiem, no jakimś tam kurczę... Wilk! Sorry, że tak zawyłem, ale... What the fuck? Yeah. Dobra, prosicie cię o czary, czary mary, od niejakiego bezio. Jep, jep, dobra. Ciebie już wykończę ręcznie. O tak. Bezio tak walczy, jep. Pięknie. Okej. Ja bym jakiegoś chwasta zjadł. No, chociażby nawet takiego. Takiego też mogę zjeść. Póki co to będę pieprzał chwasty. Ale jak już przyjdzie czas, to chwytę się za alchemię i będę tworzył miksturki. Włączę sobie tak. Ognista strzała. O, to polna bestia. Kurde. Się tak będą do niego dobijać. O kurde. Ale się za mnie biorą. Dobra, padaj! Yeah. Padajcie, sucze. Yeah. Pięknie. Okej. Okay. Wszystko padło. Ochłonęło. Nie mogę zjeść chwasta. Czy to takiego, czy to tamtego. Dla mnie to bez różnicy. Kurde, zabrakło mi już tych chwastów, many. Nie chrastać mi tam, bo nie lubię jak ktoś tak robi. Okej. Rybkę zjem, miniam. Coś jeszcze mnie czeka, jakieś niebezpieczeństwo, które mogłoby mi grozić, czy pusto już. Się tak rozglądam jeszcze. Włączam Firebola, dlatego, bo on wykrywa automatycznie czy to wrogów, czy to NPC-tów. O, siedzisz sobie. Masz tu wiadomość. Mam wiadomość od Watrasa. Co to za wiadomość? List, proszę, oto on. Dobrze, możesz powiedzieć Watrasowi, że odebrałem jego wiadomość. Dobrze. Przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury. Dzięki. Na pewno ci się przydadzą. No również, przecież. Dzięki, naprawdę, stary, dzięki. Niechaj ino. Tak, dzięki za błogosławieństwo. Teraz jeszcze się przejdziemy do klasztoru. O która godzina? Dobra, myślę, że zdążymy jeszcze tam dotrzeć do Corinis i wykonać niecny eksperyment, tudzież jeszcze muszę zabić te głupie ścierwojady. Jeb. Nie zbliżysz się do mnie. Nie myśl nawet o tym. Padaj, dobrze. Okej, zdechło. No możemy iść. Totorotot. O kurde. Płomyczek już gaśnie, ale zdążymy jeszcze po cienku trafić do klasztoru. Jak coś, to sobie będę zachowywał niektóre zwoje, bo potem z nich mogę zrobić runy. A wiecie, jak mam runy, to mam nieskończoną władzę nad magią.
tylko jeszcze sobie będę musiał manę zwiększyć. Chyba sobie w tej chwili to zrobię, bo mam prawo. Okej. Proszę. Uparlana sobie zwiększę. Naucz mnie. Pokaż mi, jakie mogę. O! Zrobimy sobie runę światła i leczenia lekkich ran. Świetnie. Tylko potem będę musiał skorzystać. Chciałbym z jakichś powiększyć receptur. Swoje magiczne zdolności. Dobra. No to weźmy trochę tej many. Czemu by nie? Żeby, wiecie, się tak stopniowo rozwijać. Co? A tak, miałem iść do biblioteki. To idziemy już. Okej. No, do Karasa. Masz tu zwoje. Oto zwoje, o które prosiłeś. Dobra robota, mój młody przyjacielu. A teraz pora poświęcić trochę czasu na studia. Aha, przyjmij ten zwój w nagrodę za dobrze wykonane zadanie. Zwoje za zwój. Fajnie. Zostań mój. O, tworzenie szkieletu goblina, ale to może następnym razem. Jak już zyskam nieco więcej expa i levela. Teraz się muszę dowiedzieć, jak robić to światło. Światło, złota moneta. Aha. Ja mam stare monety. Złota moneta. Leczenie lekkich ran, roślina lecznicza. A, to spokojnie. Zrobimy. Zrobimy te runy. Duszy runy pierwszego kręgu. Ognista strzała. Nie, leczenie lekkich ran. A światło mogę zrobić? O, udało się. Mamy runę światła. A leczenia lekkich ran. Mam jeszcze jedną runę. O kurde, runę by się przydało kupić. Jeżeli któryś z tych magów w ogóle jest w posiadaniu runy. No właśnie, nie widzę zbytnio. Szkoda. O, wezmę sobie, zakupię ten zwój szkieletu goblina, bo on może się przydać przy tworzeniu runy. Dobra. To jeszcze potrzebuję jednej runy, abym mógł zrobić runę leczenia. Tak, bo to też się przyda. Potem w następnym odcinku postaram się nauczyć robić runę tego, no, tworzenia szkieletu goblina, no, żeby się tak już nie przejęzyczać. Gdzie to jest nasz przemiły gospodarz Gorax? Wiecie co? To może my już pójdziemy sobie, bo za chwilę będzie czwarta, chcę wykonać eksperyment. O, my możemy już sobie światełko zapalić. Mamy przecież kolejną runę, zasłużyliśmy sobie na nią, to możemy robić magię. Następny level to sobie zrobię czar tworzenia szkieletu goblina. Zwiększę sobie nieco znowu manę i ewentualnie jeszcze jakiś jeden czar. Chociaż wątpię, bo bardziej preferuję się w bardziej takich ognistych czarach. Bo ja nie muszę posiadać wszystkich magicznych czarów, chociaż no przydałoby się, ale zobaczymy, czas pokaże, będzie się rozwija. Jednak naprawdę dziękuję wam bardzo, widzowie, za to, że powiedzieliście mi, że jednak opłaca się być magiem ognia, gdzież to są plusy, chociaż nie wiem, są minusy, chociaż ja ich nie widzę za bardzo, dlatego bardziej opłaca mi się być magiem ognia. Bo mogę czarować, a mało kto czaruje i ma władzę nad żywiołami. To jest coś pięknego. Dobra, my możemy już iść do tego Corinis. Oddamy, znaczy przekażemy wieści Izgarota do Watrasa. Dostaniemy pewnie jakąś jeszcze nagrodę. Właściwie już ją dostaliśmy, ale pewnie expa nam ubędzie. Ubędzie, przybędzie, przepraszam, jest, pomyliłem się. I wykonamy ten niecny eksperyment, który okaże się
dobry lub zły. Ale się nagle zrobiło tak dziwnie jasno. Ja dzisiaj akurat całą noc nie spałem, bo właśnie mnie ząb bolał i tak sobie przy okazji rozmyślałem, co to dalej będzie z moim kanałem, jak się będzie dalej rozwijał, czy to się rzeczywiście, nie wiem, tak wypopularyzuje na tym YouTube, czy to też nie, czy to może i mam to powołanie, które tworzę, staram się tworzyć z samego początku, czy też po prostu robię to dla zabawy i dla siebie. To się wszystko okaże, życie płynie dalej jak rzeka, nieskończenie. Ale mi się japa zamknęła, bo za dużo się rozgadałem. A ząb mnie coraz bardziej zaczyna boleć, ale staram się ignorować ten ból, który mnie niestety męczy. Ale wierzcie, ja tu nie zgrywam żadnego twardziela, tylko po prostu staram się wytrzymywać ten ból. Ale dobrze, bo dzisiaj jeszcze idę do dentysty, to może jakoś mi pomogą z zębami. Dobra. Chyba już jest właśnie ta godzina, której mogę wykonać ten niecny eksperyment. Założę sobie ten czar, a mam już ten czar niepamięć. To myślę, że już mogę wykonać ten eksperyment. Okej. No, za chwilę będzie czwarta. O, już jest czwarta. I właśnie widzicie, jak ten debil wychodzi. Zaraz go pochlastamy. Właściwie nie wiem, co ja mam użyć na niego, żeby go jakoś tak obezwładnić. Ekolo, kolo. Chwila. Chwileczkę to ja może zapiszę awaryjnym save'em i cię pochlastam tak ładnie, tak żeby po prostu bolało. Czekaj ty w końcu. O, laską tylko umie być. No, coś się nauczyłem trochę walki, wręcz. Chociaż nie pałam tym zbytnio. Dzielnie walczy. Level up! Dobra. O, jakiś kluczyk i 200 sztuk złota. Czekajcie. Jeszcze czarnie pamięć. To była piątka, tak. Czary Mary, hokus pokus. Jebut, coś się stało ciekawego. Zobaczymy, jaki to będzie miał efekt końcowy. Nikt mnie nie zauważył, nawet ten strażnik. O, moja głowa! Chwila. Jest! Zadziałało, no nie wierzę. Idziemy teraz do Watrasa. Oddamy mu wiadomość. Hej. Kurde, fajnie, że nikt go nie widział. Masz tu. Dostarczyłem twoją wiadomość. Przyjmij więc moje podziękowanie. Możesz teraz wybrać swoją nagrodę. O, to jeszcze jedną nagrodę mogę wybrać. Jedna bryłka rudy. Ciekawe. Jeden szczaw królewski. Bardzo ciekawe. I pierścień zręczności, to wiecie co? Mnie by się opłaciło wziąć... Kurde, jestem teraz w ciężkim dylemacie, ale ja wezmę szczaw królewski. O tak, dobra. Kiedyś mi się może przydać do alchemii. Idziemy jeszcze zapowiedzieć Ignazowi, że zaraportować mu, że efekt czaru z niepamięć, że tak powiem, wyszedł pozytywnie. Oponent, obywatel, człowiek, debil, nie wiem jak go nazywać, zapomniał o wszystkim, co mu się stało w najbliższym czasie i stracił totalnie pamięć. Wstawaj, kolo. Hej, ty. Dzień dobry. Użyłem zwoju z twoim zaklęciem. Dobrze. I co? Zadziałało? Tak. Tak, zadziałało. To
Doskonale. Jeden mały krok dla nauki, jeden ogromny krok dla mojej kariery. What? Teraz mogę cię nauczyć paru rzeczy o sztuce alchemii. Skuszę się, wiesz? Mogę ci również dać kilka przydatnych przedmiotów, jeśli chcesz. Pokaż mi tą alchemię. Opowiedz mi o sztuce alchemii. Aby przygotować miksturę, potrzebujesz menzurki. Będą ci również potrzebne odpowiednie składniki. Okej. Esencja lecznicza. Ja bym się nauczył tych dwóch rzeczy, bo szybkość jeszcze mnie jakoś nie ciągnie. Ale dobra, możemy się nauczyć tych... Opowiedz mi o... Co chcesz... Dobra. I esencja many. Jeszcze może jakieś towary. Nic tu ciekawego nie masz. Chociaż poza tym, że mógłbym sobie jeszcze trochę wykupić czarów pamięci, ze dwie jeszcze, może kiedyś mi się przydać, kiedy będę czarował. Dobra, kończymy już odcinek, dziękuję wam bardzo za obejrzenie go, myślę, że wam się spodobał, a jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami już żegnam, z tej strony był Skorpio i trzymajcie się, do następnych odcinków, na razie.